Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku ze Scrum Mechanika. Dawno nas nie było w Scrum Mechaniku. Jak widzicie, mamy taką ścianę do pokonania. Pojazdem ma mieć. Koła, silnik. Zobaczmy, co w ogóle w skrzyni mamy. Mamy trochę metalu. Mamy trochę drewna. Sześć łożysk. Ciekawe. Krzesło. Silnik spalinowy, odrzutowy. Jezus, ile tego jest? Przyciski takie. Koło, a ten przycisk na razie może bo wiecie co? To jest podchwytliwy, który przycisk wybrać. Podchwytliwe to jest. Tak, wyrobimy sobie tą platformę. Ostatnio się bardzo męczyłem z tym odcinkiem. Mam nadzieję, że ten mi pójdzie łatwo. Mniej więcej wiem chyba, o co im chodzi. Ale zaraz się okaże, czy wiem. Tak z tego z ciekawości zrobię sobie taką prowizorkę delikatną. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. Jak coś, to proszę pisać, to następnym razem ściszę. Wiecie, to jest wszystko na spontanie robione. To nikt nie wie, jak to wszystko wygląda. Dobra. Krzesło sobie postawimy na środku, tak. Nie mieści się. O, tak się nie da. Dobra. O kurczę. Taki jesteś. Tutaj to samo, tylko że szerzej zrobię, bo widzę, że krzesło wystaje dalej. Silnik z przodu. Teraz tak, silnik do krzesła jest zielono. Krzesło do wszystkich kół czterech zrobimy. Niech on nawet wolno wjeżdża, ale niech wjeżdża. Przycisk gdzie jest? Tutaj. Ale to będzie klitka, zobaczcie. Tak uklejone to wszystko, że to jedno na drugim siedzi. Na niebiesko, dobra. Na niebiesko, dobra. Tu jest źle. Tu jest źle. Co? Ale nutka, taka przypomina mi się lata 2000, nie? Jeszcze Mi Amore wchodziło. Ktoś wie, o co mi chodzi, Mi Amore? Piosenkę to pisać w komentarzu, a ja dam skina. Dam skina fajnego. Czemu się... Coś popierdziczyłem. W czymś, czekaj, bo ja podłączyłem do łożysk krzesło? Jezus Maria, co ty chłopie żeś zrobił? Powiedz mi. Przycisk do tego. Aaa, dobra. Patrzcie, co ja zrobiłem w ogóle. Dobra, nieważne. Whatever. To do tego i to do łożysk. Dobrze. Nie wiem, coś. Coś nie myślałem w ogóle. Coś. Chyba jednak nie wyspanie, bo ja dzisiaj jestem znowu po 12 godzinach, wczoraj 24 nie spałem. Praca nie wykończy. Muszę mieć sterowanie jednak, dobra. No i tyle chciałem wiedzieć, nie? Idę to podnieść sobie na podnośnik i robimy już ze sterowaniem. Naprawdę to całego go rozebrał, nie? Ja się wejdę tak roz... Ja pierniczę, wiecie co? Dobrze, nie ma dużo części, bo... Naprawdę, jak... To miał teraz rozbierać wszystko. Dobra. Muszę mieć o jedną szerzej.
Nie wiem, czy i dłuższej nie zrobić tego samochodu. Tego pojazdu tak naprawdę, bo to z samochodem nie ma nic wspólnego. Dobra, czyli na 4 muszę robić zawsze. Czyli tak, kładziemy. Tak naprawdę z samego krzesła jakby robić. Czekajcie, myślę. Czy to mi się opłaca? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz, dwa, pyk, pyk. Robot jest w szoku tamten. Co on robi? Trzy. Raz, dwa. Raz. Grałem sobie przed chwilą w Counter Strike'a, ale tak mnie zdenerwowali, że po prostu wyłączyłem. Nie dałem rady już sobie nerwowo. Bo jeżeli tutaj zrobię pyk, sterowanie... Nie, czekajcie, bo to będzie za szerokie. Ojej. A bo tamto jest po prostu za wąskie, to... A jeszcze się zobaczy, na razie tylko pyk. Zostawcie łapkę pod tym filmem, co? Bo mi się fajnie, przyjemnie w to gra. Nie bądźcie luje. A ostatnio widziałem 20 parę wyświetleń. Nie wiem, jak to będzie działać teraz, czekajcie. Mam nadzieję, że to będzie działać jakoś. To jest tak, na 3 tutaj. Na 2, dobra. Okej, okay. Powinno być równo. To jest. 3, dig. No dobra. Podłączmy, załóżmy silnik. Silnik byśmy zrobili zawsze z przodu, nie? Zawsze jest na propsie silnik z przodu. A, fajnie, tutaj jest tak, że... tak i ty jesteś cwany. Silnik jest ustawiony rzędowo. Rzędowo. Fajny jest ten taki tryb wyzwania, bo... Przynajmniej są takie jakieś trudne przeszkody do pokonania. Nie, nie będziemy robić na tył, wiecie? Pomyślałem, że naprzód zawsze będzie lepiej ciągnął, a w tył może mnie odbijać do tyłu. Dobrze powiedziałem. Czy ja bym chciał już to sprawdzić? A i owszem, tylko że nie mogę ściągnąć. Łe, działa sterowanie. Tylko że za słabe jest. Dobra. Musi być dobrze ustawione. Dobrze będzie. Jak docisnę przód... F5. Jak docisnę przód, żeby... Tutaj... Dociskało. Szkoda, że nie mogę pod skosem delikatnie dać tu silnika zrzutowego. Tak delikatnie by tutaj z tyłu mi pomagał, to zawsze by będzie na propsie, nie? Tego damy sobie na maksa. Pod przycisk... pod jedynkę. Przycisk pod kierownicę, o. Przycisk pod ten silnik. Mówiłem, że uda mi się, żeby teraz się nie wyjebać.
Jak wysoko wszedł, tak wysoko pierdolnął na ziemię. Czekajcie, C, C, X, 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 X. Dobra. Kierownica jak farming, kurwa, stoi w miejscu. No i ja pierniczę. No, zaliczone. Teraz było krócej, może zrobimy ze dwa. 12 minut mi to zajęło. Nie, 12 sekund to wjeżdżałem na górę. Kolejne coś. Widzicie moją tempo minę? Jak ja mam tu kurwa podjechać? Ja ewidentnie muszę. Patrzcie, dwa łożyska, łożysko, łożysko, ale w dwóch osobnych slotach. Dużo drewna. To powinien być na osobny odcinek. Czemu ja mam tak dwa? Bo tylko 10 można ładować? Dobra, ja to zrobię. Już, patrzcie. Czyli robimy tak, to... Oczywiście krzesło, nie będziemy tam już podkładać drewna. Się zastanawiam, ile zrobić, na jaką szerokość, żeby to było. Chyba za szeroko zrobiłem. Dobra. Ile tam było silników odrzutowych? Dwa. Może nie może być też za krótki, więc sobie to tutaj wyciągniemy do tyłu. Trzy. Słońce jakby mi delikatnie świeciło i nic nie widzę. Jest to za szeroko. No dobra. Czyli już mamy jakąś podstawę. Zrobię takie delikatne zdziążenie z tyłu. Albo ja z przodu w ogóle nie wyciągnąłem tego, tylko tak zrobię. Dobra, już. Na silnik nie ma miejsca. Dwa. Dwa. Naprawdę. Cały czas koncepcja jest zmieniana, nie? To musi być... Naprawdę będzie ciężko. Jak tam mam się obrócić w ogóle? Nie wiem. Mój pająk na razie wygląda w ten sposób, bo to inaczej się nie da nazwać, jeżeli coś tak jeździ pod tym. Osiem silników mamy, więc to już coś jest. Dwa przyciski, czyli jak dojadę do końca, mogę przełączyć się pomiędzy przyciskami. I 8 kół. To już wiem, co tutaj autorowi chodziło. Jeden silnik z tyłu zrobimy tylko, starczy. I tak byśmy zrobili. Jezus, nie może matka przyjechała, zaraz będzie mi truła dupę. Siedzisz jak o puderze.
Matka, czyli żona. Inaczej się nie da nazwać. Do sterowania. Sterowanie naprzód. Dobra. Ja muszę tutaj tak naprawdę zrobić raz, dwa, trzy. Miałem już wstać zobaczyć, co przyjechał, bo słyszę, że przestrzegają, więc prawdopodobnie żona. Raczej mnie tutaj nie chce zaskoczyć. Raz, dwa, trzy. Znaczy mi to raz, dwa. Z góry tyby też trzeba musi być sterowanie, zobaczymy. Zrobiłbym takie samo sterowanie jak na dole. No i ja tam muszę wejść. Jednak do mnie. Nie, a byłaś w ogóle dołożyć do pieca, więc to nagrywam odcinek. Za 3 minuty kończę. Co? Dobrze, zdążę. No. Tu zrobimy tak. Nie wiem, czy to nie za szeroko coś zrobiłem. Dobrze, że tu zrobię ten silnik, to mam przynajmniej po czym wejść. Ja już tu łożysko dałem, tak. Raz, dwa, pyk, i sobie skoczymy. Idę olo. Jedynie za to może... O, tak byśmy zrobili, czekajcie. To jest troszeczkę o jeden wyżej po prostu. O Jezus, nie wskoczę. Cechy. Dobra. Jeszcze dwa łożyska. Akurat, to jest właśnie po to tyle łożysk było. I 8 kół. Raz, dwa. To jest pająk, ewidentny pająk. Ma chodzić góra, dół. Dobra. Już mam pomysł. Mamy 7 silników. Zrobić jeden. Z przodu, drugi z tyłu. Nie może być. Tu też już się nie zmieści. Tutaj jest źle. Tyle, tyle. Bo tutaj to mogę dać, o. Jeden. Myślę, że wejdzie drugi. Nie? I to mamy docisk do tamtej strony, ale do tej strony nie mamy docisku jeszcze. Może delikatnie tutaj wyciągniemy przód. Raz, dwa. Tak. Tak. Ale to jest skomplikowane urządzenie latające. Mamy silnik podłączony, więc na spokojnie sobie możemy silnik już zwiększyć do ponad połowy. Przyciski mamy dwa, więc sobie położymy je tutaj. Jeden. Jezus, nie widzę. Dwa. Podłączymy je pod kierownicę.
Tak, jedynka najpierw normalnie, czyli musimy docisk do góry, dotąd. Jedynka. Docisk do ziemi, czyli... Nie to, tylko to. Dobra, jedynka jest jako docisk do... Czekajcie, to jest do góry. Aha, dobra, dobrze podłączyłem. Chciałem się zastanowić przez sekundę. Dobra. A dwójka, podłączenie pod to. A zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może wystarczy. A, jeszcze silnik. Czyli dałem napęd na silnik? Dałem. I dałem, bo to jest tylko za pomocą stresania, za pomocą kierownicy, nie za pomocą silnika. Znaczy, napędzanie za pomocą silnika. Dobra. A za zielono muszą być te łożyska. To jest. Gdzie tu podłączam? Tu. Tu. O, jest pająk. Coś jest zepsute. To tutaj, o Jezus. Sobie to zamienimy. Źle włączony któryś napęd do przodu, do tyłu. Bo tak naprawdę do przodu chcemy jechać. Czy ja będę chciał być na dachu, czy tak, to będziemy musieli jechać do przodu, więc... Alright, alright. Mam nadzieję, że uda mi się to przejść, że nie będę tylko dwa odcinki rozkładał. Po to był ten przycisk pojedynczy. Ja myślałem, że... Ale już wiem po co. Faktycznie może się przydać. Ale tak naprawdę, czy on się przyda? Ma siłę, żeby tam podjechać. Więc tak, po pierwsze... Więcej. Dodajmy na maksa. Dodajmy na maksa. Jezus, tu nie włączymy. Dobra. Przejdziemy to teraz. To będzie ostatni. To będzie ostatni na dzisiaj. Bo ja już mnie nerwowo nie wytrzymuję. Jest... Znaczy nerwowo. Może nie tyle nerwowo, co po prostu przeraża mnie to. Działać to działa, nie? Nie może nikt powiedzieć, że... Moja konstrukcja pająka nie działa. Dobra. Dwójka. Ja tak dojadę, nie dojadę za bardzo. O Jezus.
Mam odwrotnie koła włączone. Dobra. No już kończę. Powiedziałem, że zaraz kończę. Nie wiem, za 40 minut. Może być? No już. To już. Muszę przejść to. Ja się nigdzie nie śpieszę. Spokojnie, to trzeba przejechać. I dzisiaj wam wszystkim dziękuję za dzisiejszy odcinek. To był na razie chyba najbardziej hardkorowy projekt, ale nauczyłem się w to grać. Na razie dzięki, cześć!